Dzień dobry, drogie dziewiarki. Mamy lato, to jest takie pogranicze między wiosną a latem i kochamy włóczki. No wiadomo, jeżeli ja siedzę tutaj przed Wami, to znaczy, że będzie o tej mojej wielkiej miłości do włóczek, a dzisiaj będzie o lnie, ponieważ wśród włóczek edziwiarkowych jest dużo włóczek, które mają albo są 100% lnem, albo mają dodatek lnu. Czym jest len? Len jest rośliną włóknistą, która jest, to jest to włókno naturalne, które ma trochę zalet, trochę wad, jak to w życiu. Czyli tak, jest bardzo wytrzymałe, włóczki lniane są bardzo wytrzymałe, zazwyczaj nie przerwiemy ich tak paluszkami, należy je przeciąć nożyczkami. Włóczki lniane są, nie są elastyczne, czyli to się wiąże z rośliną lnianą. Chłonie wilgoć, to też jest ważne i jest takie naturalne. Gdy nosimy lniane rzeczy, mamy wrażenie takiej naturalności. To jest właśnie w upały, kiedy jest gorąco, kiedy ciała się zazwyczaj pocą, w dzianinach, tkaninach lnianych czujemy się komfortowo i właśnie to poczucie komfortu daje nam len. Jest też ekologiczny, ponieważ do uprawy lnu nie potrzeba tylu pestycydów i środków chemicznych, jakie są potrzebne do uprawy innych roślin. To są zalety. Wady. Wśród wad na pewno osoby noszące rzeczy lniane zauważyły dużą podatność na gniecenie. Jeżeli jest rzecz pognieciona, tutaj mówimy zazwyczaj o tkaninach lnianych, ponieważ rzeczy lnianych, wydzierganych nie prasujemy zazwyczaj. Dziergając takie rzeczy, przyjmujemy je z dobrodziejstwem tego, że one po prostu mogą się gnieść. Strzepnięte, założone zazwyczaj szybko odzyskują swój pierwotny wygląd, a do wyprasowania lnianych spodni zazwyczaj potrzebna jest wyższa temperatura i woda. Czyli to też jest taka wada, trudność w prasowaniu. Pierwszą rzecz, podatność na gniecenie. Następna, według mnie, wada jest taka, że len kurczy się. To znaczy jest wrażliwy na wysoką temperaturę i rzeczy lniane, poddane kąpieli gorącej albo gorącemu wysokiej temperaturze żelazka, mogą się kurczyć. To też miejmy gdzieś na uwadze. Także ja lnianych bluzeczek nie prasuję. To, że są zagniecenia, przyjmuję po prostu jako cechę danej rzeczy. A w ofercie mamy trochę włóczek lnianych, lnianą bawełnianych i dzianiny wykonane z tych włóczek. Chcę je Wam pokazać, chcę Wam taki zrobić krótki przegląd lnianych. O co z tym lnem chodzi? No to zaczynamy. Mój segregatorek włóczek lnianych, albo takich najwięcej mamy lnu w rzeczach w formie cewkowej, czyli nawinięte są na cewki. Jest to produkt edziwiarkowy. I tutaj, żebyście się nie pogubiły, to już Wam mówię. Te dwa rodzaje, tutaj teraz odłożę, te dwa rodzaje to jest leniwiec. 100% len, który dostępny jest w dwóch kolorach. I tutaj mamy 100 gramów, to jest 200 metrów. Jego niteczka jest, taka bym powiedziała, prawie bezwłoska. Pochodną włóczką, na którą możemy popatrzeć, bo one nawet mają podobny kolor, jest len naturalny. On ma taką nazwę, po prostu len. I tutaj grubość jest podobna, ale jak patrzycie na te dwie pozycje, to widać między nimi różnicę. Tutaj jest połysk, w tej lewej występuje połysk i ta nitka jest, no taka jest gładziutka, a tutaj w tym lnie naturalnym, już teraz popatrzmy na niego w ten sposób, tutaj nitka jest z włoskiem, tutaj ewidentnie go widać, ten włosek, jest to kolor naturalne. I teraz dla porównania mam dwie dzianiny, jedną wykonaną z tej włóczki, a drugą wykonaną z tej włóczki. I chciałam Wam pokazać te dzianiny.
Leniwiec, czyli ta włóczka, ja mam taki topik wydziergany sezon temu w połączeniu z włóczką Karma. Tutaj te kolorowe wtrącenia to jest włóczka Karma. Jeżeli komuś się wzorek podoba tutaj wykorzystany, to jest filmik. Zachęcam do poszperania w filmikach, w którym pokazuję, jak się dzierga ten wzorek. I teraz popatrzcie na to tutaj. Widać, że ta dzianina, że ona jest bardzo lejąca, to jak tak pokazałam ją z daleka, to było widać ewidentnie, a położona na płasko jest, ma połysk. Len podczas dziergania jest sztywny, to nie podlega, jest szorstki, prawda? Jakie jeszcze byście powiedziały przymiotniki o lnie, to powiedziałabym w 99% racja, ale po wypraniu, po takim też użytkowaniu pewnym, tym pierwszym, dzianina robi się lejąca, bardzo przyjemna dla skóry, jest ciężka, jest chłodząca, bym nawet powiedziała, że jest to dzianina chłodząca. I to jest przykład pracy z leniwca. Z tej włóczki, z tym połyskiem, połączone z Karmą. Karma jest delikatnie cieńsza, ale jak widzicie, mi to wcale nie przeszkodziło w wykorzystaniu połączenia tutaj tych dwóch włóczek. Już tutaj położę, żeby popatrzeć na wzorek. To wygląda tak. I to była rzecz dziergana rok temu właśnie latem. To był jeden z pierwszych kontaktów moich z włóczką taką lnianą w takiej formie. Odłożę bluzeczkę, bo teraz pokażę Wam len naturalny, czyli to, co u nas funkcjonuje z nazwą len. I Stasia zrobiła z tej włóczki, Stasia nazywa tę dzianinę workiem, że to jest taki worek. Tutaj to tak wygląda z daleka, rzecz bardzo naturalna, prawda? Widzicie oczyma wyobraźnię, białe spodnie, do tego jakiś długi wisior. I tutaj mamy tak, zobaczcie. Miejscami Stasia dziergała pojedynczą nitką, a miejscami podwójną. Dla takiej braku nudy, tudzież można to powiedzieć fantazji dziewiarskiej, co jakiś czas jest rząd oczek, jeden rząd Francuza. I to wygląda w ten sposób. I te dzianiny, te dwie dzianiny, tutaj dzianina, która jest lnem naturalnym, a tutaj ten, i to jest 100% len, i tu jest 100% len. One się między sobą różnią. Różnią się w dotyku. Tutaj się czuje ten połysk, jaki występuje, a to jest takie naprawdę surowe, rustykalne odczucie. Nie jest gryzące, absolutnie nie, ale ta szorstkość lnu i ta naturalność została zachowana. Czasami pytacie, czy len gryzie. Len nie gryzie. Len jest szorstki, ale nie gryzący. Jest taki za jednym dotknięciem ma się różne doznania takie dotykowe. Więc tutaj jest przykład pracy z lnu oraz z leniwca. Resztki, jakie Stasia miała po swoim woreczku, jak to Stasia mówi, worek, to jest taka dzianina na luzie. Luźna, do szerokich spodni noszone, latem do sandałek. Czujecie klimacik, prawda? Więc do kompletu Stasia wydziergała chustę, którą wykorzystała resztki, jakie zostały z tego lnu. Tutaj jest chusta od rogu dziergana. I żeby nadać trochę koloru, tutaj można popatrzeć. Tutaj było na grubych drutach, a tutaj jest na cieńszych drutach, pojedynczą nitką. Tutaj było fragmenty podwójną, fragmenty pojedynczą w związku z, i na tych samych drutach. W związku z tym powstały fragmenty bardziej przeźroczyste i mniej przeźroczyste. Chusta jest wydziergana na takim samym rozmiarze drutów. Dzianina jest bardziej zwarta, czyli zobaczcie, jest informacja dla Was, że można sobie sterować grubością drutów to, jak odbieramy dzianinę. Czyli jeżeli wydziergamy chustę od rogu, rozpoczynane od trzech oczek, na cieńszych drutach, to będzie bardziej zwarta, będzie bardziej taka, no, to się inaczej dotykowo też odbiera. No i następnie włóczka, już Wam mówię, ta kolorowa, to jest włóczka Porto Rotondo. I tutaj Stasia kolorystycznie sobie dopasowała, chociaż len naturalny ma taką zaletę, że do niego pasują wszystkie kolory, jakie znajdziecie, bo i ten kolor też by pasował. Zobaczcie.
pięknie wygląda. I to jest Porto Rotondo, który jest produktem ISPE i tutaj mamy len i bawełnę. Taki jest skład tej włóczki. I jej nierówną strukturę widać w dzianinie. W motku nie widać tego, ale w dzianinie widać te fragmenciki, kiedy było troszkę grubiej, a później jest troszkę cieniej. No i zakończone również jest lnem naturalnym i ta chusta prezentuje się w ten sposób. Noszona do tego woreczka z kolorowym jakimś wisiorem albo z drewnianym wisiorem, do białych spodni lnianych i do sandałek, Stasia jest gotowa po prostu na lato. I to są dwie dzianiny, jakie chciałam Wam pokazać z użyciem lnu naturalnego. Z leniwca, mój topik, który był połączony z karmą. Następna włóczka na cewce to jest włóczka pięknie nazwana Leniuszek. Leniuszek jest cienkim lnem. Jest, pokażę go w porównaniu, powiedziałabym tak, dotykowo jest podobny do leniwca. To nie jest ten len naturalny, który ma włosek. To się czuje, że tutaj, że on jest mało obrobiony, a te włóczki są takie już gotowe do dziergania. Tam to też, oczywiście, ale to inny, zupełnie inny charakter dzianiny powstaje. Leniuszek, cienki len, można sobie łączyć z innymi włóczkami, niekoniecznie letnimi, chociaż można na przykład z jedwabiem. Inusia leniuszka połączyła z cieniutkim jedwabiem, robiąc bluzeczkę lniano jedwabną, czyli luksus cudowny, kiedy się ma i tę naturalność taką lnu, i taki dotyk połysku i luksusu pochodzący z jedwabiu. I leniuszek. Leniuszek ma 650 metrów. 650 metrów w 100 gramowej cewce. Dublet. Dublet, jeżeli już len na cewce zostawiamy, to dublet jest połączeniem lnu i bawełny. I ta włóczka ma nierówną nitkę. To widać, że jest nierówna. Struktura jest nierówna, jest miejscami cieńsza, miejscami grubsza. Można z pojedynczej niteczki wydziergać tuniczkę, bluzeczkę, chustę, połączyć z innym lnem, ale można też wziąć podwójną nitkę i wtedy mamy grubsze druty i możemy korzystać, mieć szybciej dzianinę, mieć o innym charakterze. I tutaj mamy 100 gramów, ma 700 metrów. To jest grubość dubletu, również dostępny na cewce w takiej formie od firmy Edźwiarka. Następną rzeczą, już tutaj muszę się ułożyć z odpowiednim, jeżeli jesteśmy przy 100% lnach, to tutaj mam takie towarzystwo. Lino od Langa. Ono jest zupełnie inne niż inne lny, czyli ma strukturę łańcuszka, to jest struktura łańcuszkowa, jest to 100% len. W tym momencie ja mam sukienkę na sobie z tej włóczki i to jest len, który zupełnie inaczej odbieramy dotykowo niż len naturalny, na przykład ten, albo leniwca. Na czym polega różnica? Ja tak słowami nie potrafię Wam tego przekazać, na czym polega ta dotykowa różnica, ale lino odbieram jako len przetworzony, czyli w takiej gotowej formie tasiemki. Można dziergać i na cieńszych drutach, wtedy ma się bardziej zwartą dzianinę, i na grubszych drutach. I to jest sukienka, którą mam na sobie, jest właśnie wykonana z trzech kolorów lnu, jest to 8 motków,
Pytałyście czasami, jaki jest przepis na tę sukienkę. Nie ma przepisu gotowego. Nabrałam 90 oczek na druty numer 375 i dziergałam raglan od góry, a na dole wykonałam prosty, ażurowy wzorek jako plisę w sukience. Także przepis jest taki, powiedziałabym, przekaz słowny, jak wydziergać. 90 oczek, druty numer 375 i to jest akuratna ilość oczek na rozmiar około M. A lino jest bardzo lejącą, dzianina z lino jest bardzo lejąca, jest bardzo przyjemna dla skóry, jest ciężka. To można właśnie wykorzystywać w sukienkach, bo sukienki, pożądane jest zierganie sukienek z włóczek, które będą dzianiną ciężką, ponieważ one się wtedy ładnie układają na dole. I to jest lino. Na sukienkę w moim rozmiarze użyłam 8 motków tej włóczki, przy czym rękawek jest króciutki, to jest króciutki rękawek. Lino, włóczka fresh. Jeżeli miałabym porównać włóczkę fresh do jakiegoś innego lnu, to w włóczce fresh, to jest 100% len, najbliżej jest dotykowo do leniuszka. To są podobne włóczki. Fresh jest trochę grubszy i no jest podobny też w dotyku, jest podobny. Ja je odbieram podobnie, poza tym, że różnią się grubością. Stuprocentowym lnem, który odbieram nie o strukturze łańcuszkowej, bo ten jest najdelikatniejszy, jak się go dotknie, ale taki stuprocentowy len o niteczce w ten sposób splecionej, to kralina jest według mnie najdelikatniejsza z tego wszystkiego. Gdy tu położymy sobie te trzy włóczki, które są, mają ten sam skład, to one, to kralino, produkt firmy Lankyers, jest najprzyjemniejszy w dotyku i też jest, ma taką fajną grubość, która ma 50 gramów 165 metrów. Podobną mają grubość, a jednak inaczej się odbiera krealino, a inaczej fresh. I to jest 100% len. Jeżeli jesteśmy przy lnie, to jest taka, tutaj mam jeszcze, zobaczcie, jak one pięknie wyglądają razem, te dwa kolory krealino, tak naturalnie. To tak odłożę. Włóczka kanapa, czyli 100% konopia. Ona jest z nich, tutaj z tego towarzystwa lniano naturalnego, jest najbardziej szorstka, ale powiem Wam też, że jest najbardziej intrygująca, czyli wzbudza we mnie na przykład wielkie zainteresowanie, znaczy taką chęć sprawdzenia, co z tym będzie, gdy się to przerobi. Dzianiny z kanapy, czyli ze 100% konopi, pokazujemy Wam w naszych programach na żywo, jakie są w soboty organizowane o godzinie 11. Są, ale to zawsze kanapa jest intrygująca. Kto nie spróbował, nie wiem, chociażby dwa motki na kapelusik i zrobić kapelusik krzydełkiem. Także zachęcam Was do spróbowania kanapy. Jest to chyba jedyna włóczka, o której producent pisze, że należy rzeczy wykonane z kanapy pomoczyć w środku zmiękczającym. To też jest pewna rzecz do spróbowania, czy rzeczywiście to nie próbowałam, ale tak producent zaleca, ale powiem Wam zdanie jednej z dziewiarek, która spróbowała płynu do regeneracji wełny. Jest taki produkt dostępny u nas w sklepie we dziewiarce i rzecz z lnu, chyba z fresha, czyli z tego lnu, pomoczyła w tym płynie do regeneracji wełny. I dzianina zmieniła się mocno na plus w stosunku do tego, co było przed praniem, czyli stała się bardziej taka delikatna dla skóry. No delikatna, wiecie, no lniana rzecz nie będzie jedwabiem, nie stanie się jedwabiem, ale można troszkę okiełznać, że tak powiem, szorstkość tego lnu. Kanapa. A kanapa jest teraz na przykład z bardzo atrakcyjnym rabatem. Jest to włóczka, z którą się żegnamy, więc jeżeli kogoś intryguje kanapa, to zachęcam. Ostatni dzwonek. Będąc przy kanapie, nie mogę nie powiedzieć o włóczce Kimberley. Jest to naprawdę interesujący koktajl włóczek, gdzie mamy bawełnę, mamy konopię i mamy
poliester. I tutaj ta włóczka ma bardzo interesującą strukturę. Zobaczcie. To jest, ona, to jest, powiedziałabym, włóczka tweedowa. Taki letni tweed. I struktura tej włóczki jest tak bardzo intrygująca. Czyli włóczki mogą być różne, a ja jakoś często używam słowa intrygująca, że ja z tej właśnie włóczki wydziergałam sukienkę. I tu możecie zobaczyć, jak wygląda w dzianinie. To jest moja sukienka z daleka. Dziergałam ją, tak przypominam sobie, 2 sezony temu. I co Wam powiem o tej włóczce, że w ogóle nie widać śladów użytkowania, w ogóle cudownie poddaje się konserwacji, nazwijmy to tak. Wzór na te wzorek ażurowy, czyli schemat ażuru jest dostępny u nas na stronie, w odpowiednich, we wzorach bezpłatnych jest to dostępne. I to jest właśnie, jak możecie zobaczyć w dzianinie, letni tweed, gdzie na jednolitej kolorze włóczki pojawiają się różne zgrubienia. To widać i tutaj jest na końcu sukienki, jest ten sam ażur, który był użyty na górze. I to jest przykład pracy z włóczki Kimberley. Kimberley na sukienkę nadaje się idealnie. Tak wygląda. Włóczka Kimberley. I jest też wiele kolorów. Ja tutaj rzuciłam na druciki pewien pomysł, jaki mi Stasia podsunęła, tak zupełnie przypadkiem, bo najfajniejsze pomysły wpadają do głowy właśnie przypadkiem. Przypomnę tylko, bo mam nadzieję, że jeżeli oglądacie ten film, to wiecie, że produkujemy odcinki filmów od wielu lat. I Stasia jest dziewiarką z wielkim zamiłowaniem, która pracuje w naszym sklepie stacjonarnym we Wrocławiu przy placu Staszica. A Inusia to jest również dziewiarka z wielkim talentem i pasjami, która pracuje na ulicy Karmelkowej. Na ulicy Karmelkowej we Wrocławiu i odpowiada za wysyłkę zamówień internetowych. To ona dobiera kolory, jeżeli dzwonicie na obsługę internetową i wysyła paczuszki. Renia jest... Ja jakieś takie miałam ogromne szczęście, które naprawdę jest odczuwalne, że tyle cudownych dziewiarek skupiłam w naszej firmie, bo Renata ma również niezwykłe talenty, jest w sklepie internetowym na ulicy Karmelkowej, a Danusia, nazywana przez nas lnianą panią, jest, bo o, kocha lny wszelakie i ona najczęściej próbuje i dzierga cudowne dzianiny z lnu. Danusia w Łodzi przy ulicy Zielonej, a Patrycja w Krakowie przy ulicy Dietla. To jest nasz zespół e-dziewiarek. I to mam nadzieję, wszystkie prezentują dzianiny, które mam przyjemność pokazywać Wam na spotkaniach na żywo. Tutaj mam fragmencik, ja sobie do niego wrócę, jak już będę miała więcej, to Wam przy jakiejś okazji pokażę, co tutaj mi wychodzi na tych czarnych, hebanowych drutach ze złotymi, bo to jest bardzo przyjemnie mieć, narzucić sobie różową włóczkę na czarne druciki. Fajnie się to przerabia, ale tutaj to jest zbyt mało, by Wam pokazywać to w całości. Mam pewien pomysł, on się narodził przypadkiem za sprawą mandarynki, czyli dzianiny mandarynka, którą wydziergała Stasia, ale do tego wrócę. Więc tutaj mamy włóczkę Kimberley, odłożek te, o których już powiedziałam, przy 100% lnach. Zapomniałam o Lino Fiorentino, ale już nadrabiam. Lino Fiorentino, produkt firmy ISPE. Czyli tak, można koło niego położyć krealino, można położyć leniuszka i można położyć fresza. I to jest podobna rodzina, czyli 100% len. I podobną grubość mają, są podobnie splecione. Gdy weźmiemy to towarzystwo i chcemy zdecydować, które jest bardziej miękkie, zdecydowanie krealino. Lino Fiorentino,
Następnie leniuszek i fresh. Czy można mieszać te włóczki w jednej dzień? Ależ oczywiście, że tak. Byle kolorystycznie się zgrać, ponieważ na przykład leniuszek jest cieńszy. Ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ jak zauważyłyście w dzianinie Stasi, czy już wiecie, Wrocław, plac Stasica, ona w miejscami robiła coś podwójną nitką na tych samych drutach, a potem pojedynczą, czyli było bardziej przeźroczyste i mniej przeźroczyste. Więc można mieszać i nie przejmować się grubością, bo wtedy dzianina lniana nie musi być taka idealna od linijki do linijki. Ona może mieć taki swój styl, taki specyficzny. Zostały mi tutaj do pokazania, do omówienia trzy włóczki. Linello, które jest kochane wielce, bardzo, bardzo, bardzo. Włóczka Pride. To są bliźniacze włóczki. Można je sobie miksować w jednej dzianinie. Jedna jest wersją jednobarwną, to jest ten sam skład. Tutaj mamy len, bawełnę oraz wiskozę. I powiem Wam, że jeżeli do lnu doda się bawełnę, a do tego jeszcze dopełni wiskozą, to powstaje mieszanka idealna na lato, ponieważ mamy trzy letnie włókna w jednej niteczce, które wiskoza odpowie w tym wszystkim za takie poczucie chłodu i taką właśnie lejącą tę dzianinę. Linello, wersje są wielokolorystyczne, jest ich kilka pięknych kolorów i z włóczki Linello, na przykład ja tutaj mam szalik, letni szalik z włóczki Linello. Oczywiście, jak ja Wam go tutaj pokazuję, to znaczy, że przepis na ten szaliczek może być pozyskany na stronie e-dziewiarka. Wzór pochodzi z gazety FAM, czyli Fatto Amano, wydawnictwo firmy Lankiars, i został przetłumaczony przez nas. Ja dodatkowo pokazałam, tutaj pokażę na zbliżeniu, to jest taki udawany warkoczyk. Jak wykonać ten wzór? To również znajdziecie na naszej stronie. Warto subskrybować nasz kanał na YouTubie. Wtedy się jest na bieżąco, co produkujemy, jakie wzory pokazujemy. I tam wielokolorowość tego szaliczka widać, prawda? Uwielbiam takie letnie lejące dzianiny. Tutaj odłożę, a z włóczki Linello i Pride w tamtym roku wydziergałam taką sukienkę. Proszę, tutaj jest, góra jest jednobarwny Pride, a dół jest ażur, wzór ażuru był pokazywany w formie schematu na naszej stronie. I zobaczcie, w dzianinie widać na jednobarwnej najbardziej to widać, te delikatne zgrubienia. Te zgrubienia są matowe i one są bawełniane. Miejscami widać mocno błyszczące się, tak bardziej błyszczące niż w pozostałych fragmentach, to są fragmenty wiskozowe. No a całość trzyma w kupie len. Linello, zobaczcie tu wzór, i Pride. Dwie włóczki firmy Lankiars. I to jest przykład pracy, jak można sobie miksować. Miksować kolorystycznie również pomiędzy sobą te włóczki. Ażurowy dół i gładka góra, w której co jakiś czas wykonywałam jeden rząd oczek lewych. Przykłady prac lnianych i lny. To był taki główny punkt naszego dzisiejszego filmu, w której chcemy zachęcić Was do spróbowania. Do spróbowania tej włóczki, włóczek z dodatkiem lnu albo 100% lnu, które są bardzo różne, są intrygujące. Len jest intrygujący w dotyku, szorstki, taki ostry w odbiorze, a w dzianinie okazuje się, że pokazuje swoje drugie oblicze, drugą twarz. No i właśnie, czy zainspirowałam Was do tego, czy zaciekawiłam Was, by spróbować odkryć drugą twarz lnu? Jaka będzie ta moja dzianina z lnu? I z tym Was zostawiam. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu.